W Olsztynie, także no, takie pojedynki. Ciekawa walka, to będzie rewelacyjny pojedynek, przede wszystkim ze strony Mameda Khalidova, który jest już zawodnikiem, który na polskim rynku MMA ma ustaloną markę. No, jest to zawodnik z Czeczenii. Czeczenia i w ogóle te kraje postradzieckie mają bardzo dobre zapasy. Nie wiem, czy ten zawodnik ma pochodzenie zapasów, ale prawdopodobnie tak, na pewno jest, musiał jest zapaśnikiem, jest Czeczenem, w Polsce jest już 8 lat. Nieźle mówi po polsku. Zobaczymy, jak będzie spisywał się w walce z Markiem Krajewskim, przedstawicielem jiu-jitsu, debiutantem, jeżeli chodzi o MMA. A tu pamiętajmy, że Mamed ma na swoim koncie już kilka walk, że w tym momencie można powiedzieć, że jest zawodnikiem już doświadczonym. Tak, tak. Tym bardziej, że Krajewskiego nie znam z żadnych zawodów, które odbywały się. No to jest debiut. To jest debiut, jeżeli chodzi o MMA. O MMA, ale mówię mówiłem o zawodach jiu-jitsu. Przed walkami jiu-jitsu, no, że nie jest to brazylijskie jiu-jitsu. Tak, może dlatego, Karol, nie miałeś okazji spotykać się z nim. No i widzimy właśnie, no to wygląda zupełnie jak pociąg Gracie, prawda? Tak, tak, tak. No, powiemy tym z Państwa, którzy nie wiedzą, że kiedyś swego czasu, kiedy któryś z członków słynnego klanu Gracie wchodził do ringu, a jest ich tylu, że chyba konia z rzędem temu, kto potrafiłby wymienić każdego, wówczas przedstawiciele rodziny, sekundanci, kładli ręce na ramionach i do ringu wjeżdżał właśnie pociąg Gracie i w ten sam sposób do ringu wszedł Mamed Khalidov. Bardzo ważne takie właśnie szczegóły. Zawodnik tak wprowadzany po prostu czuje, że ma jakby za sobą kolegów, na których może liczyć. Jego rywal Marek Krajewski, zdecydowanie starszy. Mamed ma 25 lat, Marek ma aż 38 i jest to dla niego debiut w MMA, więc Khalidov jest zdecydowanie faworytem tej walki. To jest próba obrotówki w wykonaniu Khalidova. Halo, Szmatę, halo. Maciek Szmatę tutaj. Teraz Mirek Okliński wzywa chłopców, aby wytarli wodę z maty ringu. To jest niezwykle istotne dla zawodników. Próbowałem Mamed ciosu, ale teraz to wejście. Piękne przejście. I próbuje złapać nogę rywala. Nie udało się. Teraz lewy Mamed bardzo mocno dwoma lewymi. I jeszcze raz próbuje Krajewski obalenia. Krajewski w tej chwili na górze. Ma nogę. Tak, idzie tak zwana wkrętówka. Bardzo niebezpieczna dźwignia. Ale teraz to Khalidov złapał nogę Krajewskiego. Tak. No, powiem szczerze, że po tych akcjach Khalidova jestem pełen uznania. Ale również nogę złapał Krajewski. Teraz także on próbuje dźwignię. To są właśnie akcje noga na nogę, które tak jak prawie w bokserskiej wymianie. Kto mocniej zapnie, ten pewnie zwycięży. I chyba tej skrętówki już Khalidov nie wypuści. Klucz na stopę i zaraz chyba powinien Krajewski odklepać. Nie wydaje mi się, aby była możliwość wyjścia z takiego klucza. Chociaż tak. Często zawodnicy kostki mają bardzo rozciągnięte i nie czują bólu. Teraz Krajewski włożył nogę między rękę i wyjście. Bardzo ale dobrze. Jest dalej zagrożony. Mimo, że jest na górze. Tak, dalej jest zagrożony, ponieważ dwie nogi Khalidova obejmują jedną Krajewskiego. No i widzimy właśnie, co zrobił Khalidov. Znów przejście do dźwigni na stopę. Dźwignia kolano. Jest koniec. Koniec walki, odklepania. Mamed Khalidov, który jest już w tej chwili na pewno wielką gwiazdą polskiego MMA, wygrywa ten pojedynek przez... Bardzo ładna technika, bardzo ładną technikę pokazał Khalidov, cały czas zagrażając, nie pozwalając się rozwinąć przeciwnikom. Karol, ale nieprawdopodobna dynamika Mameda Khalidova. Nie dosyć, że nieprawdopodobna technika, która...
którą zresztą, tak jak mówimy, dla prawdopodobnie zapaśnicza kariera tutaj ma swoje znaczenie, ale nieprawdopodobna technika. Proszę zobaczyć, jak on sprytnie wkręcał się właśnie w te nogi. I ogromna szybkość Kalidowa, pamiętajmy, to jest kategoria do 83 kg. Ci ludzie naprawdę już trochę ważą, a dynamika i umiejętność zrywania jednej techniki i przechodzenia do drugiej imponująca. Naprawdę imponująca, no tutaj poziom techniczny, piękna technika ze strony Kalidowa. Techniki grapplingowe, to znaczy techniki chwytane, gdzie są często są chwyty za nogi, z tego słynie radzieckie sambo. I kto wie, czy też zawodnik Kalidow nie miał tutaj doświadczenia w Czeczeniu ze sambo. No ja myślę, że wszyscy zawodnicy przyjeżdżający do nas z byłych republik Związku Radzieckiego to nie są zawodnicy, którzy są wyszkoleni jednostronnie. Oni mają bardzo wiele różnych sportów. Widzimy kickbokserów, którzy jednocześnie trenują boks i muay thai, biorą butach, występują.